Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Rozpoczynamy kolejny dzień. Ja już suszę włosy i zbieramy się. Idziemy zaraz zrobić pyszne śniadanko i zobaczymy, co nam dzisiaj dzień przyniesie. Oj kochani, Buzia mi się śmieje. Poczekajcie, schowam, no co jest? No, Buzia mi się śmieje, bo... Później Wam pójdę, pokażę. Wczoraj u nas panowie zaczęli robić, znaczy wczoraj w sumie, zaczęte zostało już wcześniej, ale wczoraj zaczęli panowie wykańczyć naszą opaskę wokół domu. Już przyszłaś, usłyszałaś, ona to ma dopiero parcie na szkło, nie? I wczoraj zaczęli nam robić opaskę dookoła domu. Była u nas taka koncepcja, że będzie wyłożony taki duży kamień, a dookoła będzie opaski obsypane to białym, drobnym kamyczkiem. Później Wam pokażę, jak to wygląda. No i słuchajcie, po rozpakowaniu palet z kamieniem okazało się, że jednak ten kamień nie jest taki duży, pomimo że my wzięliśmy ten największy format. I na zdjęciach wskazywało na to, że to będzie takie dosyć duże. Wiecie, ja się spodziewałam takiej wielkości i mówię, porozkładamy to tak co pół metra nieregularnie, żeby ładnie to wyglądało, obsypiemy białym kamyczkiem. No ale wczoraj się okazało, że to jednak wcale tak fajnie nie wygląda, ponieważ po pierwsze kamień jest o wiele mniejszy, te głazy jakby, płyty, a no i to już tak nie wygląda. A poza tym te białe kamyczki zrobiły się tak białe przy naszej elewacji, bo my ogólnie na elewacji mamy nałożony kolor taki, powiedziałabym, lekka kawa z mlekiem. On inaczej wygląda, jak jest cień, inaczej wygląda w słońcu. W słońcu wygląda na dosyć jasne, ale w cieniu już widać, że to nie jest kolor biały. Podbitkę za to mamy zrobioną w kolorze białym. No i mąż, jak zamawiał kolor na podbitkę, to mówił, że chciał, żeby były takie, taka biel, jak u Murzyna zęby, no, że to tak powiem. No ale powiem Wam tak, ja jak zobaczyłam tu ten biały kolor, to mówię, to jest białe, ale to jest takie białe kredowe. W życiu bym nie powiedziała, uważam, że sąsiad naprzeciwko ma taką czystą biel, ale on miał też inną techniką nakładaną elewację, tynk, bo my mieliśmy natryskowo, a z reguły każdy zaciera. My mieliśmy natryskiem robione. No i troszeczkę to inaczej wygląda, ale no i też nie każdy tynk się nadaje do natrysku. No i ten kolor, ja między naszą podbitką a naszą elewacją widzę niewielką różnicę. Różnica miała być znacznie większa, ale mi to nie robi większego znaczenia. No i słuchajcie, wczoraj jak oni ułożyli te kamyczki, ja się na to popatrzyłam, mówię, nie, to po prostu tu w ogóle nie pasuje. Ten biały kolor tych kamyków tak intensywnie się wybił, że on po prostu nie pasuje do niczego. Dopiero teraz, wczoraj właśnie, jak oni to wszystko rzucili, poszłam mężowi, pokazuję, mówię, jak ja to widzę. Mówię, słuchaj, mówię, ta biel to jest taka dosłownie biel jak zęby u czarnoskórych osób. To jest tak intensywny biały kamyczek, zresztą tu Wam może pokażę z tej strony. O, wygląda to mniej więcej tak. Tutaj miało być, w weekend grillowaliśmy. I to miało być na tej powierzchni, miał być jeden taki wielki głaz. I w sumie na tej przestrzeni, na której Wy widzicie, miały być trzy tylko takie duże głazy. No ale niestety te kamienie przyszły o wiele, wiele mniejsze niż zamawialiśmy. Nie dało się tego sprawdzić, bo one tak naprawdę były przykryte większymi głazami i dopiero jak ściągnęliśmy te głazy, się okazało, że pod tymi większymi jest też mnóstwo takich mniejszych. No i na stronie w sumie nie jest do końca dobrze opisane, że to faktycznie są różnej wielkości, tylko jest napisane, że tego kamienia na metr kwadratowy starczy tam jedna paleta czy coś tam, nie? Na tej zasadzie. No i patrząc tak jak na naszą elewację, o, tutaj sobie możecie zobaczyć, jest taki kolor troszeczkę, bym powiedziała, kawowy, śmietankowy, on bardziej w beż wpada. Jaki pająk tam siedzi. Widzicie go? Opierdzielony. I się szykuje już do nas do wejścia. I idzie. Muszę go spryskać. Patrzcie, jaki odważny. I ostro szoruje tutaj w tą stronę.
Muszę jeszcze raz przelecieć to mieszkanie, widzę od zewnątrz, bo no nie powinno go tutaj być. Chociaż tam góry nie pryskałam, pryskałam tylko wnęki. No i póki co jakoś te pająki, powiem wam szczerze, nie pchają mi się do domu. Nie znalazłam w domu już od dosyć dawna żadnego, no ale tu ewidentnie już się te wielgaśne gerardy pchają. No dobra, już teraz go będę miała na oku, bo chcę zobaczyć, gdzie on polidzie, czy pójdzie w stronę strychu. Jak myślę, że ten strych weźmiemy, to tam się dopiero będzie działo. O Jezu, coś czuję, że tam nie jednego w czerwcu jakoś tak było, że coś na górze, jakieś pudełka podnosiłam. Jak mi z jednego pudełka, które przenosiłam, wyskoczył taki dwa razy większy, po prostu aż zamarłam, aż mnie zatkało. Ja nie wiem, co to będzie, jak my się weźmiemy za ten strych w końcu. No ale dobra, wracając, no muszę pójść po męża, niech on go sprzątnie, bo ja nie wytrzymam. Mąż wcale nie chce tego sprzątnąć. Jesteś na wizji, sprzątnij mi tego Gerarda. Mówi, że on szuka. Przyjaciół, tak, Przyjaciół, no. no, ja bym się O. pobawiła On szuka, niech se szuka. Myśmy krzaków nie sadzili, to ja nie wiem, po co do nas przyłażą te pająki. Krzaki mają sąsiedzi, niech do nich idą te pająki, no. Dobra, bierze mąż szczotkę. Tylko trzeba go później jeszcze utłuc. Nie możesz go tylko wypuścić w świat, bo on gdzieś pójdzie zaraz obok. Popatrzymy. Nogą! No. Brawo! No, więc wracając do tych kamyczków, miały być, wiecie, one tu po prostu do niczego totalnie nie pasują. Więc zmieniliśmy koncepcję. Nasza super koncepcja nie wyszła. Nasza super koncepcja nie wyszła, ale to nie z naszych względów. Po prostu biel, którą wybrałeś na podbitkę, okazała się niebiała. A biel, która miała być To moja ozdobą, wina. no twoja wina, no a co moja? Ja nie wybierałam koloru na podbitkę. Ja wybierałam na ścianę. No. No i ten kamyk po prostu wygląda źle. No, razi po oczach myślałam, że wiecie, prześpi się z tą myślą i mi trochę przejdzie. Później już nabrałam koncepcję, bo tam mąż takich ogromnych z pnia drzewa naciął kawałków. No ale jest ich za mało, bo jest ich 4, 5, tam chyba 6 nawet widziałam. No ale nie wystarczy dookoła domu, żeby to tak rzucić, bo mi chodziło o taki duży format. Więc dzisiaj przyszedł nasz Krzysio, nasz majster od wszystkiego w naszym domu. No i podsunęłam roletę, widzę, że z mężem rozmawia i pytam się, powiedziałeś już wczoraj wieczorem, bo obmyśliliśmy plan, że to Krzysio nam poukłada to inaczej i troszeczkę zmienimy koncepcję. Biały kamień ściągniemy, nie będzie białego kamienia, ale ten kamień drugi zostanie. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy to w taki sposób, tylko potrzebowaliśmy zgody Krzysia, bo Krzysio też wykańcza swoje mieszkanie, więc tak nie do końca ma cały czas siedzieć u nas. Ale co? Coś mówiłeś? Co? Ale Krzysio u nas lubi spędzać czas. No, więc takie poranki, decyzje wieczorne. Rano wstałam i nadal stwierdziłam, że to wygląda po prostu źle. I koncepcję zmieniamy. Także teraz lecę już do kuchni, rozpakuję do końca zmywarkę. Zapakuję na nowo, bo wiecie, wczoraj u nas było w sumie cztery osoby. No, cztery osoby plus my. No i wiecie, raz kawa, później drugi raz kawa, później trzeci raz kawa i zbrakło mi kubków, rozumiecie? No, i zbrakło mi kubków. No ale dobra, już ruszamy ze sprzątaniem, nastawiamy zmywarkę, żeby było później na kawę i lecimy. Chociaż dzisiaj jest na razie tylko Krzysio, nigdy się więcej nie będzie, ale no jutro już wraca z powrotem cała ekipa. No, dobra, to tyle by było. Pokazałam Wam część projektu, jaki tworzyliśmy i z którego się rozmyśliliśmy. Dzisiaj mam zamiar zrobić jeszcze zupę z dynią i gruszką.
Rozmroziłam też moje pire dyniowe, bo zrobię później gofry, pewnie na wieczór. Zrobię gofry, zobaczę jeszcze, jak ten dzień mi się ułoży. Planuję też pojechać do Lublina, ale nie wiem jeszcze, czy pojadę. I co jeszcze? A, zobaczę w ogóle, co się będzie działo, jak Ksawery wstanie, bo Ksawery jest po prostu chory. Wstał zakatarzony, wczoraj z temperaturą, ze stanem podgorączkowym, dzisiaj to samo, więc do szkoły nie poszedł. Ale nic poza stanem podgorączkowym mu nie jest. Nic go nie boli, nic mu nie dolega, więc nie wiem. Dzisiaj muszę mu jakieś, nie wiem, aspirynę może podam. I może się okaże, że on jednak wyzdrowieje po tej aspirynie. Na mnie zawsze aspiryna działała, na męża działała. Co ty się tłuczasz? To może i na niego zadziała. Dobra, sprzątam i lecimy. A jeszcze tak propos tego grilla, którego widzieliście w sobotę. Właśnie troszeczkę pogrillowaliśmy, bo była przepiękna pogoda, tak jak wam, właśnie nie wiem, czy ja nagrywałam, nie nagrywałam vloga. W sobotę u nas było rąbanie drzewa na 3 osoby, był u nas jeszcze jeden pan do pomocy. Jezu, ale mi z nosa leci. Był u nas jeden pan do pomocy i dosyć sporo drzewa zostało porąbane. Poczekajcie, muszę nas ogarnąć, bo o Jezu, masakra. U was też taki sezon, że z nosa leci? Chociaż ja myślę, że to bardziej alergicznie. Ale chodzi o to, że w sobotę, jak robiliśmy tego grilla, stwierdziłam, że no są u nas panowie, robią, no to mówię, żeby nie kończyli wcześniej tej pracy. Po prostu zrobimy tego grilla, posiedzimy, bo naprawdę pogoda była ładna. Było bardzo ciepło, u nas było 24 stopnie. Faktem było dosyć wietrznie, bo musieliśmy grilla postawić na niezrobionym tarasie, bo tam się nie dało go nigdzie rozpalić. Po prostu strasznie wiało. I co? I myślę, że właśnie w tą sobotę Ksawera go przewiało, bo on... On też zajmował się cięciem drzewa. Mąż z takim panem też robili we troje, bo u nas tego dużo, więc i różne gabaryty, więc Ksawery ciął na pile takie, wiecie, co się układa i ciach piła. Ciął na mniejsze kawałki, takie chudsze rzeczy. Mąż z panem rąbali już na tym rębaku. Robili i myślę, że właśnie przez to go obwiało. No dawaj wodę. Ale fajnie było tak zamknąć ten sezon, wiecie, już na sam koniec, bo naprawdę była przepiękna u nas w sobotę pogoda. W niedzielę się już skiepściło, bo już w niedzielę było chłodno, ale za to od niedzieli cały czas u nas praktycznie jest bardzo mocny wiatr. I myślę, że to też wpływa na to, że mi coś dokucza, bo ja nie mam ogólnie problemów z alergią, ale jak tak silnie wieje, to dzisiaj, dopóki nie wyszłam na zewnątrz, było ok, wyszłam na zewnątrz na chwilę właśnie do Krzyśka i do męża i potok łez mnie zalał. Także tak, dobra, sprawdzam jeszcze sobie przepis na tą dynię, na tą zupę dyniową, bo to jest oczywiście przepis z Thermomixa, a link do moich gofrów z pire dyniowym. O, je można wykorzystać też do naleśników. Zostawię wam w opisie, bo już taki link, albo tutaj gdzieś wam się podświetli, bo ja te gofry robiłam w zeszłym roku, więc nie będę ponownie robiła, tylko zostawię wam linka. A teraz szukam mojej zupki dyniowej. Zobaczę, co tam trzeba. Czy ja mam odpowiednią ilość tej dyni, bo ja mam małą tą Hokkaido dynię, więc zobaczymy. I zrobimy sobie owsiankę z gruszką na śniadanie. No i dobra, dyni mi wystarczy. Herbatka się parzy, dodamy jeszcze soku malinowego do niej. Wczoraj Ksawery spróbował tej herbaty. Mówi, co to za herbata? Mówię, z sokiem malinowym, granat z sokiem malinowym. Bardzo mu posmakowała. Wypił całą wielką szklankę, więc dzisiaj robimy ponownie. I co? Lecimy. Coś wam jeszcze powiem, bo ja cały czas idę z jedną rzeczą do was i cały czas zapominam, ale idę, siadam z kubkiem kawy i chwilę pogadamy. Dobra, zasiadłam chwilę kawusia z wami w moim przepięknym jesiennym kubeczku. Uwielbiam te kubki z Home & You.
No i słuchajcie, wiecie, że październik jest opatrzony różową wstążką. Jest to miesiąc walki z rakiem. Chodzi tutaj również o nas, kobiety. I ja bym tak, mam do Was takie pytanie i zarazem taką prośbę, bo ja ostatnio zadzwoniłam do ginekologa przez, wiecie, portal medyczny, przez PZU, bo my tam mamy wykupione tą polisę też medyczną. Mamy, znaczy w polisie na życie mamy zakres medyczny też. No i tam właśnie ostatnio wypatrzyłam, że też mam mammografię. Oczywiście każda może zrobić to również w tych busach i tak dalej i zapisać się normalnie u lekarza. Jest to bezpłatne badanie i warto je po prostu zrobić. I ja się na takie badanie zapisałam. Dzisiaj dostałam informację, że ciężko jest z terminami. Ale ja też mam taką gwarancję, że jak znajdę sobie sama szybko, to oni mi po prostu zrefundują to. Biorę tylko sobie fakturę, oni mi opłacą. Więc jeżeli nie tak, to inaczej, ale na pewno trzeba takie badanie zrobić. Trzeba dbać o siebie, bo mi to dało, powiem szczerze, ja już mam 42 lata i nie zastanawiałam się nad tym jako tako, bo robię sobie takie samą kontrolę, sama badam siebie i nie wyczuwam niczego takiego. Cytologię oczywiście też robię i ja nie robię raz na 3 lata. W tym roku robiłam 2 razy, bo za pierwszym razem mi wyszły jakieś stany zapalne, ale nie rakowe. I drugi raz powtórzyłam i już tego nie było. Więc trzeba o tym pamiętać, że trzeba też, dziewczyny, o siebie dbać. Ja teraz ostatnio właśnie się dowiedziałam, że moja znajoma, u niej został wykryty rak i miała rak piersi i przeszła już chemię. Najpierw przeszła badania, później przeszła chemię i teraz właśnie ostatnio miała również operację i operacja, z tego co wiem, powiodła się. Więc rak wcześniej wykryty może nam uratować po prostu takie badanie życie i trzeba się, dziewczyny, badać, trzeba pójść na tą mammografię. Tym bardziej, że jeżeli w rodzinie gdzieś miałyście kogokolwiek w linii prostej z nowotworem piersi, to tym bardziej trzeba, czy z rakiem szyjki macicy, tym bardziej trzeba się badać regularnie, bo nigdy nie wiadomo, czy Was to też nie dotknie, a już tutaj predyspozycje są większe, bo są genetyczne. I ja się zapisałam i jeżeli Wy jeszcze tego nie zrobiłyście, to też Was gorąco zachęcam do tego, żebyście się zapisały. Pytałam się pani ginekolog, czy jest to jakoś bolesne, czy jakoś mam się specjalnie przygotowywać. Pani powiedziała, że nie, tutaj nic nie trzeba, trzeba po prostu przyjść. I bardzo dobrze, że na takie badanie się zdecydowałam, dlatego że świadomość bardzo często ratuje ludzkie życie. Więc taki apel do Was. Badajmy się, dziewczyny. Tym bardziej w tym miesiącu, który jest szczególny dla kobiet i który przypomina nam pod każdym względem, zróbmy dla siebie coś dobrego. A teraz tak trochę może z innej beczki, bo ostatnio pojawiło się u mnie dosyć sporo filmów, bo aż 3 pod rząd filmy z świąteczne. Słuchajcie, niektóre filmy... Znaczy filmy, niektóre komentarze mnie mocno rozbawiają. Chodzi mi o te komentarze typu, czyś ty zwariowała, mamy jesień, a ty już pokazujesz święta. Ale ostatnio był jeden najfajniejszy. Pojawił się do filmu ze świętami z Action. Czyli to jest film, który pojawił się już dosyć dawno. No i tam był komentarz typu, czekajcie, żeby go nie przekręcić. Po co przywoływać zimę i święta? Jeszcze do tego jest czas. Mamy na razie piękną jesień i trzeba się nią cieszyć. Że te vlogi w ogóle, przeglądy półek świąteczne są bezsensowne o tej porze roku. Ja po prostu jak przeczytałam, po co przywoływać zimę na siłę, no to ryknęłam śmiechem. No już ja na pewno w to uwierzyłam, że wiecie, no czasami po prostu ktoś tak pierdyknie komentarz i nie zastanowi się, co nawet w nim pisze. Po pierwsze, miniaturka wskazuje na to, że jest to przegląd świąteczny. Tytuł wskazuje na to, że jest to przegląd świąteczny.
Nie ukrywam tego gdzieś po kątach, że nie wiem, robię vlog z dnia i po minucie się robi przegląd świąteczny i na koniec się z wami żegnam, że jest to jakby ukryte i nie wiadomo w ogóle, co to jest, a miniaturka w ogóle też na to nie wskazuje. Po prostu jak komuś to się nie podoba, może nie wchodzić i nie oglądać. Po co to wchodzić, po co to komentować, że na co to komu potrzebne? Skoro te filmy się tak oglądają, to znaczy, że jednak wiele osób je lubi oglądać. I dla innych jest to potrzebne, ale komentarz typu przywoływanie, że przez to, że my youtuberzy publikujemy takie filmy, to my przywołujemy szybko zimę, no na pewno pogoda szybciej do nas przyjdzie zimowa i święta szybciej będą i kalendarz się przyspieszy przez to, że pokazujemy przegląd półek świątecznych. No rozbawił mnie ten komentarz naprawdę, miałam nie komentować, ale coś tam odpisałam i to chyba odpisałam dosłownie tak jak odpowiedziałam, że na pewno tym, że pokazałam taki film, to przywołałam zimę szybciej. No na 100%. Rozbawiają mnie czasami takie komentarze, bo ktoś chce komuś dopiec, czy nie wiem, wyładować swoją frustrację, a pisze jakieś takie dziwne komentarze, czy nawet te takie z ironią. Boże, święta, co ty to nagrywasz? Mamy piękną jesień, a ty święta nagrywasz. Nie chcesz, nie oglądaj. Po co wchodzisz? Przecież to nie jest jakieś ukryte, to nie jest jakieś zakamuflowane, zaszufladkowane. Oficjalnie jest pokazane, że jest to przegląd świąteczny. Nie podoba się? Nie oglądaj. Ja też niektórych filmów nie oglądam. Jak widzę, że jest z Holst Ciuchlandu, to też tego nie oglądam. Bo mnie to nie interesuje, po prostu. Choćby nie wiem, kto to nagrywał, czy to nagrywa Monika, czy nagrywa Magda. Ja takich rzeczy nie oglądam, bo ja wiem, że ja nie pójdę i nie jestem w stanie tego kupić. No, dla mnie to jest fenomen Holst Ciuchlandu. Ale wiem, że to się świetnie ogląda i wcale nie wykluczone, że ja coś takiego nie nagram. Bo u nas ostatnio otworzyli dosyć fajny Ciuchland. Jeszcze tam nie byłam, jakoś minie po drodze, nie mam czasu. Może i za bardzo też nie mam potrzeb. A coś czuję, że jak pójdę, to coś znajdę. Wiecie, jak to jest? To jak w Pepco, nie? Do Ciuchlandu jak wchodzicie, to jak w Pepco. Zawsze z czymś wyjdziecie. Więc tak, i takie ostatnio właśnie komentarze mnie rozbawiają pod tymi przeglądami. Także taka petycja bym powiedziała do was, do osób, które nie lubią tych przeglądów. Po prostu tego nie oglądaj. Nie klikaj, nie wchodź, nie wspieraj. Po prostu omiń kanał i idź dalej. Jest mnóstwo innych kanałów, które mają inne treści, treści bardzo jesienne. Jest przeogrom daily vlogów, takich stricte jesiennych, gdzie wszędzie są dynie i listki i inne rzeczy. I naprawdę aż się chce kliknąć i obejrzeć, więc warto może zajrzeć tam, może tam coś znajdziesz. Tu ostatnio, co ja zajrzałam, do Kasi, mój życiowy bałagan. Gorąco was dziewczyny zachęcam do śledzenia tego kanału. Wiem, że parę osób ode mnie z kanału tam jest, bo widzę po komentarzach. Kasia nagrywa bardzo fajne jesienne vlogi, robi tam chlebek dyniowy, przeróżnego rodzaju przepisy, dosyć często. Tam jest wszystkiego po troszku. Są i zakupy, są i pogadanki, jest i sprzątanie. Tam jest taki zwykły, życiowy po prostu dzień. I gorąco was również odsyłam. U mnie bardzo często teraz te treści będą właśnie stricte. Mierzymy przeglądy. Tych vlogów będzie zdecydowanie mniej, bo ja po prostu w tym momencie nie mam na to głowy i jest to dla mnie alternatywa wyjścia z sytuacji, w jakiej obecnie jestem. Więc jeżeli raz na parę dni na pewno takiego normalnego vloga nagram, będzie trochę gotowania, ja bym bardzo chciała do tego wrócić, ale niestety nie jestem w stanie, dlatego dla mnie taki wyjazd jeden dzień do Lublina, zrobienie, mierzymy, nie wiem, w dwóch, trzech sklepach, jakieś przeglądy półek i ja mam filmy na cały tydzień. Wiem, że nie wszyscy siedzą i oglądają na zasadzie, biorę kawę, odpalam laptopa czy komórkę i sobie siedzę i oglądam spokojnie. Bardzo dużo osób po prostu mnie słucha w tle, więc tak naprawdę zerka gdzieś tam. Więc tak naprawdę często mi też piszecie, że mój głos tak na was wpływa, że wam inaczej ta robota idzie w domu, inaczej wam się robi wszystko, więc czasami po prostu i taki przegląd, czy taki mierzymy jest też fajne, bo wiadomo, ja ostatnio też myślałam, żeby zrobić, nie wiem, czy dzisiaj tego nie zrobię, zobaczę, czy w ogóle pojadę do Lublina, żeby zrobić taki przegląd
na zasadzie mierzę wszystko, co jest na manekinach. Wejść do rezerw i zobaczyć, co jest na manekinie i zrobić zdjęcie z manekina i jak ja w tym wyglądam. Pójść do Mojito, zrobić to samo. Jestem bardzo ciekawa, jak to się mocno różni od tych manekinów. Jak te stylizacje, bo wiecie, manekiny są wysokie, szczupłe i tak dalej. Na mnie już te ciuchy będą troszeczkę wyglądały inaczej. Wiadomo, na każdym to wygląda inaczej. Każdy ma inną sylwetkę, układa się to inaczej. Ale jest to jakieś odwzorowanie i tak właśnie chciałam zrobić taki film. Takiego filmu jeszcze nie widziałam, że co na manekinie, to na mnie. I zrobić taki przelot. Ale to ja teraz też mam taki niewielki problem z tą galerią, dlatego że jak się wchodzi do przymierzalni, to czasami jest tak gorąco, a te przymierzalnie w niektórych sklepach są tak małe, że no, ciężko się mierzy te rzeczy, bo jest po prostu gorąco. Bywa tak, że ja przymierzę 2-3 rzeczy i po prostu już mnie poty oblewają. A ja też mam już taki fajny jesienny vibe, mam takiego listka. Ostatnio zmieniałam paznokcie. Widzicie, nawet nie mam kiedy takich rzeczy pierdół zwykłych nagrywać z u mnie z dnia codziennego, bo się po prostu bardzo dużo rzeczy dzieje. Przejdzie gdzieś jeszcze coś załatwiam. Jutro też cały Boży Dzień pewnie spędzę w przychodni i później dopiero się szykuję na przyszły tydzień. Chyba dopiero mam coś. Także no, dobra, nie będę przeciągała. Lecimy robić śniadanko. No dobrze, kochani, to zaczynamy. Zabieramy się za śniadanko jesienne, czyli owsianka z gruszkami. Ja gruszki ostatnio ubóstwiam i pod każdą postacią je robimy. Więc teraz tak, będziemy potrzebować 150 g gruszki bez gniazd, pokrojone w 2-centymetrowe kawałki. Ja to oczywiście będę robiła w Thermomixie, ale Wy możecie to robić również bez takich robotów. Więc wrzucamy, ja już sobie wszystko taruję i lecimy. 2-centymetrowe kawałki. Tu chodzi o to, żeby tą gruszkę po prostu udusić. Jak zwał, tak zwał. Żeby ona była mięciutka. Przepraszam Was za odgłosy, no ale no, niestety jest robiona elewacja, więc akurat teraz Krzysio dziury wierci. Ale tak to jest, ale to my się skupiamy na tym, więc może ja Wam puszczę muzyczkę i później Wam będę po prostu opowiadać, co tu dalej robimy. Tak chyba będzie najwygodniej dla wszystkich. No dobra, może Wam pokażę, jak to wyszło. Jest to dosyć rzadziutkie, na pewno nie takie gęste jak na obrazku, ale ja to wszystko po prostu zostawiam w tym momencie, i bo ja to zabiorę ze sobą, więc zjem to później i to już na pewno wtedy zgęstnieje. Jest na pewno bardzo gorące, więc tutaj dodaję jeszcze te nasze gruszki. Od razu już Wam pokażę, jak one wyszły. Weszły tak. I ja wszystko wrzucam i po prostu zjem sobie to na 2 razy i tyle. Więc z obrazkiem ma to niewiele wspólnego. Ale ma to smakować przede wszystkim, a nie wyglądać. Wiadomo, że wygląd w jedzeniu też jest ważny, ale chyba jednak smak jest najważniejszy. Więc ja teraz już wstawiam pojemniki do mycia, ale jeszcze skosztuję chociaż tego, żeby zobaczyć, wiecie, z czym to się je, jak to się je, jaki to ma w ogóle smak. Pycha! Dobra, ja już to rozmieszam i niech mi to jeszcze gęstnieje. Zobaczcie, w Homendy są wyprzedaże, ale świeca pięknie pachnie. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care. Patrzcie, jak wygląda szczęście psa. Dostała małą maskotkę. Bo ja, będąc w Homely, mówiłam Wam, że są wyprzedaże i zakupiłam oto tego skrzata.
No i Azji stała i cały czas prosiła, żeby go jej dać. Ale mówię, no nie. Więc Nicola jej przyniosła reniferka i po prostu radość bez ograniczenia. Fajny, Azji? Azji? Cały pysk się mieści. O, ogon mało nie odpadnie. Jak w helikopterze. O, i zaraz będzie ucho oberwane i poziom szczęścia. I będzie się przyglądać, czy Pancia już zabierze zabawkę, czy jeszcze nie. Tak? Po prostu Azji oszalała. Zabrała zabawkę, bo poszłam Krzysiowi kawę zanieść i zabrała zabawkę, poleciała na dwór i o takie kółka kręci. Zwariował pies po prostu na punkcie maskotki. Siedzi, próbuje ją rozszarpać. Zaraz ją rozszarpię, bo to delikatna mała zabawka. No i co? Ja już wróciłam, tak jak wam powiedziałam. Nagrałam wam fantastyczny film z Mojito. Mierzymy. Po prostu przegenialne rzeczy są teraz w Mojito. I co? I no i oczywiście ja w tej Homely kupiłam jeszcze parę rzeczy, ale nie pokażę wam teraz. Za to mogę was śmiało poinformować, że widzę, że ta promocja nie jest ta wyprzedaż dostępna online, tylko stacjonarnie. Słuchajcie, wszystkie rzeczy są przecenione minimum 50% z zeszłorocznej kolekcji. Ja po prostu dzisiaj zbaraniałam, bo ostatnio jak byłam, to były dwa takie stendy zrobione z nową kolekcją i dwa stendy z kolekcją zeszłoroczną, czyli na wyprzedaży. A dzisiaj tych stendów wyprzedażowych było przynajmniej 5. Po prostu wykładała pani raz za razem. Ja byłam w totalnym szoku, jak widziałam, co tam się dzieje, a jakie nowości przepiękne wchodzą. O, mówię wam, Homla w tym roku będzie szalała. Myślę, że przebije Home & You, bo oni mają jednak podobne te rzeczy. Ja jeszcze kupiłam, poza tymi, że kupiłam 3 te właśnie skrzaty, to kupiłam jeszcze 2 rzeczy tylko. Chciałam kupić szklanki, te, które zobaczycie na przeglądzie z reniferkami, ale miałam co do nich troszeczkę wątpliwości, bo one są w takiej, no są niewielkie ogólnie, tak? I no i stwierdziłam, że, bo chciałam je kupić stricte na święta, na stół świąteczny, żeby postawić do tak, wiecie, do tak zwanej zapojki, czy tak po prostu, żeby się napić napoju, no bo mi się mega podobały te reniferki. No ale napisałam do męża, czy fajne, no i mąż mi nie odpisał. Myślałam, że on odczytał i nie odpisuje, bo mu się nie podoba. A się okazało, że on nie odczytał w ogóle tej wiadomości. A ja już wyszłam ze sklepu. Mówi, słuchaj, to się cofnij i wróć. A ja jeszcze byłam w Lublinie i byłam w samochodzie. Mówię, wiesz co, już mi się nie chce. Mówię, może faktycznie nie są mi pisane, bo ja wierzę w takie przeznaczenie. No i co? I wróciłam, odebrałam paczkę z paczkomatu. Zamówiłam na Vinted, słuchajcie. Ja sporo rzeczy kupuję na Vinted, bo wiecie, dużo rzeczy tam sprzedaję. W portfelu mam pieniądze tym Vintedowym i po prostu to, co jest mi niepotrzebne, sprzedaję, czy to jest jakiś serum, czy kremy. Ja mnóstwo kosmetyków ze współprac posprzedawałam, bo nie wszystkie używałam albo nie wszystkie bym zdążyła użyć ze względu na współpracę, znaczy na termin ważności. Nie? I tylko dlatego je odsprzedałam, albo nie były do mojego typu skóry. Tak jak z Basic Lab, sporo tam sprzedałam z Basic Lab Serum, ale też sporo jeszcze sobie zostawiłam i sporo kupiłam innych. I kupiłam z Veoli serum pod oczy, ten 20 sekund. Zobaczymy, jest mocno rozchwalane, chwaliła to i Pondy, i już dobra, nieważne kto. Dużo dziewczyn ogólnie zachwalało te serum, więc zobaczymy. Ja miałam z tego ten balsam i byłam z niego zachwycona, ale przy używaniu go razem z serum z Basic Lab, tym takim srebrnym, malutkim. A zobaczymy, jak to mi się sprawdzi. I to jest, i przede wszystkim za to zapłaciłam, to na stronie kosztuje chyba coś koło 160 zł, ja zapłaciłam 80 już z przesyłką. Więc bardzo mnie to cieszy. I to jest oczywiście nowe, zapakowane. Jest zapieczętowane z tej strony, więc na 100% nie było wyciągane nawet z pudełka. I byłam teraz w sklepie. Byłam w sklepie po bułeczki. Byłam w sklepie po seler maciowy. Byłam w sklepie po pora.
Kupiłam również dwa banany boksowe, jutro wracam do szkoły. Uzdrowił się już chyba. Kupiłam cztery ziemniaki na obiad. Kupiłam słodki popcorn na wieczór, bo tak mi idzie odchudzanie, że wieczorem ostatnio z mężem siedliśmy i poczekajcie. I co? I z mężem ostatnio obejrzeliśmy serial Triada. Zajęło nam to dwa dni. Jednego dnia obejrzeliśmy 5 odcinków i na drugi dzień obejrzeliśmy wczoraj 3 odcinki. O ile na początku mnie tak trochę męczył ten serial, stwierdziłam, że straszna bajka. Takie, wiecie, były sceny, gdzie to w ogóle no, było wiadomo, że to przecież tak nie może być. O tyle drugi odcinek mnie wkręcił i już później każdy odcinek to było dobra, jeszcze jeden. No i ten film obejrzeliśmy, a przy tym poszedł sobie popcorn i kupiłam gruszki, bo będą mi potrzebne te wszystkie produkty do zupy krem z dyni z gruszką, które za chwilę będę zaraz robiła, tylko najpierw gotuję ziemniaki i dam dzieciakom potrawkę z kurczaka i będę przechodziła do robienia zupy. Zupę nagram i puszczę ją na drugi kanał, a tu Wam pokażę, jak mi wyszła. Ogólnie w sklepach dzisiaj było, ja w ogóle uwielbiam jeździć do galerii w poniedziałek i we wtorek, dlatego że nie ma w ogóle totalnie ludzi w galeriach i chodzi się przyjemnie, spokojnie. No i będziemy mieli już święta. Ho, ho, ho. Uwielbiam wchodzić naprawdę na tygodniu do galerii. Ostatnio byłam w piątek czy w sobotę, zajechałam na chwilę, zobaczyłam, co się dzieje. O, mówię, nie, to nie jest dzień dla mnie. W ogóle nagrałam wtedy tylko jeden jakiś przegląd i wyszłam ze sklepu, bo jest strasznie dużo ludzi, a na tygodniu ludzi brak, tym bardziej w godzinach porannych. Zresztą ja już to wiedziałam, jak w Zarze pracowałam, a w Zarze widziałam fajną kurtkę. Tak mi się podobała, taki kożuszek jest krótki, z takimi lampasami jakby skórzanymi. Mega mi się podobał. W ogóle teraz w Mohito też parę rzeczy mi się spodobało, z tych, co zobaczycie w Mierzymy. I porobiłam sobie zdjęcia niektórych rzeczy i czekam na wyprzedaże i te rzeczy sobie będę chciała kupić, ale nie za regularną cenę, bo nie potrzebuję już ich na teraz. Ogólnie rozważam też zakup kozaczków albo takich wyższych bodków, ale raczej kozaczków, takich wyższych, beżowych, bo powiem Wam szczerze, że jakoś mam straszną ochotę pochodzić trochę w spódnicach, jak nie ja. A ja mam zawsze z tym problem, bo nie mam butów do spódnicy. Ja nie mogę na szpilkach chodzić, więc coś płaskiego albo takie trapery, coś jak zobaczycie właśnie w Mohito. Bardzo wygodne swoją drogą buty. Więc mocno rozważam zakup tych butów, no ale też są drogie. Za takie pieniądze myślę, że już Lasockiego na promocję można kupić. A jakiś tam rabacik mam, więc zaraz siądę i sobie przejrzę, co tam mają na CCC, bo coś jest, że do jutra jest jakaś promocja minus 20%, więc być może sobie kupię po prostu takie buty i będę miała w czym chodzić do spódnicy. Bo Adidasów przecież do spódnicy nie założę. O, Azji wróciła. Azji do drzwi zapukała, więc idziemy jej otworzyć. Już widać cień, że stoi. A gdzie masz zabawkę? Nie ma zabawki? Już nie ma zabawki? O, zobaczcie, jakie my mamy dzisiaj piękne słońce. Po prostu jest tak piękna pogoda. Jest chłodno, także, ale jest przepięknie. Ja jeszcze dzisiaj mam zamiar pójść ten kamyk trochę posprzątać. Zobaczę, ile mi się uda go zebrać. Najpierw muszę tą zupę obgonić i... Właśnie pranie muszę jeszcze wyciągnąć. Dobra, lecimy, bo pranie nastawiłam. Tak, Azji? Odpalamy wieczorem sobie też świeczki. To są te ziska, bo jest po prostu ciemno w pokoju, a my nie lubimy przy świetle oglądać filmów. Więc dobra, idę, bo tak o wszystkim i o niczym. Idziemy pranie przerzucić do suszarki. No i moja zupka już jest zrobiona z gruszką, z kleksem śmietany, z pietruszką. Powiem Wam, że jeżeli jesteście zainteresowane, a zupa wyszła dobra, bardzo dobra bym powiedziała, tylko brakuje mi tutaj groszku ptysiowego, grzanek ewentualnie, które można by było zrobić, bo dla mnie jest jednak zbyt rzadka. Właśnie brakuje tutaj tego czegoś do posypania,
I tak jak mówiłam w filmie, ja bym tu jeszcze na przykład dorzuciła pestki słonecznika albo pestki dyni. Na pewno bardzo fajny smak będą dawały. Więc tyle by było, jeżeli chodzi o moją zupę ugotowaną. A teraz biorę się jeszcze za przesadzanie tego kwiatka. Stwierdziłam, że tego kwiatka wsadzę w tą niższą doniczkę, ale ta niższa doniczka jest szersza i ona właśnie ma podstawkę. I mam takie dwie doniczki, więc w dwie takie doniczki przesypię te kwiatki, przesadzę te kwiatki, bo już tu mi ktoś z Was pisał, że do końca października maksymalnie przesadza się kwiatki, później się kwiatków nie rusza, więc zaraz biorę ziemię, którą już kupiłam dawno temu, jeszcze muszę mojego Zumi Kulkusa, czy jak on tam się zwie, przesadzić, bo też go jeszcze nie tknęłam, a on już traci. Z 9 gałązek zostały 4 zielone. Ale dobra, przesadzamy kwiatuszka i widzimy się później. No, nareszcie się moje kwiatki doczekają przesadzania. Przynajmniej część z nich się doczeka. Dajcie znać, czy wy już wszystkie kwiatki poprzesadzałyście, poprzesadzaliście. Czy jednak jeszcze coś tam na Was czeka? O, mucha wyleciała. Przytargałam muchę. No, powiem Wam, to wcale nie tak prosto wyjąć. Mówiłyście, żeby z tej ziemi to przesadzić, bo to jest ziemia sklepowa, więc za Waszą radą przesadzamy to z tej ziemi. Mam nadzieję, że tylko nigdzie korzeni nie po... uszkadzam i te kwiatki będą mi dalej rosły. No dobra, mam nadzieję, że już tyle może tego zostać. Co mi się udało, to już tutaj dałam. I teraz musimy je ustawić, żeby były proste. I obsypujemy. Już widzę, że mi na drugiego kwiatka nie wystarczy tej ziemi. Ale to nic. Ważne, że przynajmniej jednego zrobiłam. Zaraz podjadę do Biedronki i kupię jeszcze jeden. Jeszcze jedną ziemię, bo to akurat była nie z Biedronki, ale że ja muszę więcej kwiatków przesadzić, to muszę kupić tą dużą 10-kilówkę. Czy tam 20-kilówkę, nie wiem jakie to tam są, ale tą dużą muszę wziąć w takim razie. No. I jeden kwiatek mamy gotowy, więc jest już postęp, bo u mnie ostatnio kwiatki bardzo cierpiały. Tylko mam do Was jeszcze jedno pytanie, bo w sumie to już chyba bez różnicy. Ten film nagrywam wieczorem, już jest 17, a opublikuję go jutro rano, więc liczę na szybką odpowiedź. Czy takie kwiatki zaraz po przesadzeniu się podlewa? Bo ja słyszałam, że jak kwiatki dostają taką nową, świeżą ziemię, to nie powinno się ich podlewać przez pierwsze 3 doby, ale nie wiem, czy to jest prawda, bo rzekomo w tej ziemi po prostu jest już wilgoć zawarta. Ale tak jak mówię, ja się na kwiatkach nie znam i ja jestem raczkująca w tym temacie. Od niedawna z nimi się mam dobrze na tyle, że ich nie ukatrupiam, więc może one czują moje serce po prostu. Dajcie mi znać, czy mam je dzisiaj jeszcze podlać, czyli jak Wy to oglądacie dzisiaj, czy jednak podlać za 2-3 dni, tak jak słyszałam. No, bo mówię, ja raczkuję, a już tu wiem, że tu kwieciarek jest sporo.